Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Od spodu na podnośniku. Dzisiaj pokażę Wam samochód, o którym bieda i patologia może sobie tylko pomarzyć. Chińczykom znowu się nie udało podrobić znaczka od Passata. Nieskończoność. Pokażę Wam zaraz tę wypasową furę. Jest to Infiniti FX35 z 2006 roku. Taka dziwna nazwa, Infiniti, nieskończoność. Można by pomyśleć, że ma coś wspólnego z kosmosem może, ale spokojnie, jest to po prostu Nissan. Można by sobie pomyśleć, że jest to jakaś płyta podłogowa, może z Murano, ale z Murano za bardzo to nie ma za wiele wspólnego, oprócz jakichś tam części, które oczywiście pasują z Murano, tak jak na przykład jakieś części hamulcowe, które nawet w katalogu było pisane Murano. A idą do Infiniti. Także jest to płyta podłogowa. Ona ma chyba więcej wspólnego z Nissanem 350Z niż z Murano. Zaczynamy jak zwykle od tyłu. Te nasze oględziny. Oględziny. Zobaczmy, co my tu mamy. Co to jest? Zderzak. Nieźli są ci Japończycy. Dali nawet zderzak w swoim samochodzie. Tutaj mamy dwie rury od parnika i tłumnik. Ktoś mnie ostatnio upomniał w komentarzach, że nazwałem tłumnik tłumikiem, więc przepraszam bardzo i już się poprawiam. Z tyłu taka jedna puszka, a ogólnie ten wydech jest dosyć ciekawy w tym aucie. Sam silnik jest dosyć interesujący, jest to wolno ssące 3,5 litra generujące 283 konie mechaniczne czy coś takiego. Ogólnie silnik, który ma ogromny potencjał rozwojowy. Wolno ssące silniki te właśnie są strojone nawet pod 400 koni mechanicznych, także ogromne moce. Patrzcie, tak to jest zrobione, tu po środku jest taki Y-pipe, który już się rozchodzi na dwa banki, bo oczywiście mamy tutaj V6. Tacy z Was, co się interesują troszeczkę samochodzikami, to pewnie wiedzą, że jest to ten sam silniczek, co w Nissanie 350Z. I ten silnik, nie żebym ja tam się znał na takich silnikach, bo się nie znam, tam za wiele ich nie naprawiałem. Przesłuchanie teraz. Ale tam podobno rozwiązania technologiczne takie zaawansowane są. Jakieś molibdenowe powłoki tłoków i różne aluminiowe rzeczy. I kute korby fabrycznie. Niezła faza ogólnie. Zobaczmy, jak jest zrobione zawieszanie w tym sprzęcie. Ale zapomniałem jeszcze to, na co zawsze zwracamy uwagę, czyli buda i stan korozji. Patrzcie. Tutaj, kiedy popatrzymy sobie na nadkole, jest tak ładnie zabezpieczone takim fajną warstwą takiego baranka albo takiej masy jakiejś. A tu jak wchodzimy już pod spód, zobaczcie, to takie mamy historie. Jest to taka powierzchowna korozja, aczkolwiek no jest jej trochę tutaj. Jest tego troszkę tutaj. Tutaj pas tylny, zobaczcie. Tak sobie tutaj wcisnę te kamery, żebyście mogli zobaczyć. Tu jest nieźle, ale już takie niektóre elementy, na przykład tutaj przykręcane, takie mocowanie wydechu już jest mocno skorodowane. Tutaj jest puszka i obudowa puszki z filtrem węglowym, czyli filtr, do którego są doprowadzane pary benzyny ze zbiornika. Jest taki amerykański wynalazek. O, tutaj dosyć mocna korozja na tym pasie tutaj. Także tutaj tak dosyć z tą korozją jest brzydko. Jak wygląda belka tylnego zawieszenia? Jest aluminiowa. Po środku dyfer. Dyfer duży. Fajne rozwiązanie, czyli koła foniczne i czujniki ABS-u przy dyfrze wewnątrz.
fajne, estetyczne rozwiązanie, nie jest to tak sponiewierane jak często w wielu autach, że jest to w tym miejscu przy przegubie i w brudzie cały czas to pracuje. Tutaj zobaczcie, wahacz prawie jak w BMW, prawie jak w Mercedesie, wielowahacz, sprężyna, amortyzator oddzielnie, takie fikuśne wahacze stalowe, jeden górny jest aluminiowy. Tutaj mamy zdjęty zacisk, który jest zablokowany, to pójdzie do wymiany. Patrzcie, tutaj szczęki i łożysko. Tutaj widać, że to łożysko troszeczkę już smar zaczęło rzucać. Być może kiedyś to łożysko się odezwie, ale ogólnie hamulec postojowy w bardzo ładnym stanie. Piasta jeszcze tylko do poczyszczenia. Na razie czekamy na części do tego sprzętu. No i też temu nagrywam filmik, bo inaczej bym nie miał kiedy go nagrać. Hihi. I pozdrawiam Gienka. Zobaczmy, jak to wygląda dalej. Tu, gdzie jest tak solidnie zabezpieczone, to nie ma w ogóle korozji. Tu, gdzie dali tę warstwę taką bitumiczną, nazwijmy to taką powłoką, ale tam już pod spodem widać, że ruda tak troszeczkę zaczęła szaleć. Aczkolwiek, kiedy przejdziemy tutaj trochę dalej, tu jest wał napędowy, osłona termiczna tutaj przegubu, bo tu mamy już wydech. Tutaj taki wspornik przykręcany. Jest to chyba jednocześnie mocowanie zbiornika paliwa. A jeszcze nie wspomniałem wam, przepraszam bardzo. Hamulec to jest oczywiście tarczobęben. Chociaż pewnie już się domyśliliście, skoro zobaczyliście, że jest zacisk, a tutaj szczęki, więc hamulec postojowy mamy realizowany tymi szczękami. Przejdźmy dalej, jak tutaj to wygląda, ten sprzęcik. Tu, gdzie jest próg, jak widać, już troszeczkę jest korozji tutaj w takich zakamarkach. Prawie jak w E39 z 2003 roku. Tutaj próg wygląda dobrze. To by się przydało zakonserwować po prostu. Podłoga już tu dalej z przodu jest bez zarzutu. Jest to wszystko ładnie wyglądające. Podpora wału w dobrym stanie. Tutaj linki hamulca postojowego. Tutaj przewody hamulcowe i paliwowe. I prawy próg. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Wygląda całkiem nieźle. Jak na Japońca 12-letniego. Te katalizatory, obudowy termiczne katalizatorów, no to niestety brzydko to wygląda. Bym powiedział nawet, że fatalnie. Tutaj złącze elastyczne. Wydech taki trochę sfatygowany, pokryty korozją, ale szczelny. Te osłony termiczne tylko mnie zastanawiają, ale nie brzęczą, także spoko. Tutaj skrzynia biegów. Jest auto wyposażone w napęd na 4 koła. Więc zaraz na wyjściu z automatu mamy skrzynię rozdzielczą napędu. To jest dokładnie to, która nam tutaj ma wyjście na przedni napęd, czyli na przedni dyfer, który jest jakby wbudowany. Zaraz wam to pokażę. Tutaj pod silnikiem. Patrzcie, podobnie jak w BMW X3, przedni dyfer jest wbudowany w misę olejową, jakby w misę olejową silnika, aczkolwiek jest zasilany innym olejem niż sam silnik. Także, żebyście się nie pomylili, czasami będziecie chcieli zmienić olej w silniku, a spuścicie olej z dyfra, co nie? Hihi, taka byłaby bardzo śmieszna pomyłka. Obadajmy sobie teraz, jak to wygląda z przodu. Zobaczcie, tutaj mamy prawą zwrotnicę.
mamy MacPherson, czyli bardzo proste, uniwersalne, popularne rozwiązanie. Najprościej jak się chyba da. Tutaj mamy półoś napędową, patrzcie, ta półoś jest cieniutka. Ja pamiętam w filmiku z Volvo XC70 bodajże, śmiałem się z grubości półosi. To się spotkało z takim ogromnym hejtem, że jakim prawem ja się śmieję i ja oceniam grubość tej półośki. Przecież ja nie mogę. Jestem bandytą wręcz i obrażam ludzi, że powiedziałem, że półośka jest cienka. Tutaj też są takie dosyć cienkie te półośki. A koło duże, a półoś cienka. Ale działa. Co nie zmienia faktu, że fajnie by wyglądało, jakby była grubsza. Tak, robiłaby wrażenie takiej solidnej, co nie? Patrzcie tu na hamulec. Taki tu widać na tarczy ślad. Taki przyciemniony. Być może wzięło się to z tego, że auto stało niejeżdżone długo, a być może ten hamulec pracuje nieprawidłowo. To się jeszcze okaże. Tak poza tym, wahacz, najprostsze rozwiązanie, pojedynczy wahacz. Dwie tuleje, tutaj jedna przednia i tylna, hydrauliczna. I to wszystko. Także tutaj poszli w prostotę jak najbardziej. Nasi żółci jajogłowi. Przednia podłużnica. Nie widać, żeby była spawana. Jest pokryta oryginalną rdzą. Także rzeźby tutaj raczej nie było. Jest trochę tej rdzy. No to cały czas wszędzie ta rdza. Mogłoby być idealnie, ale jest rdza. Brzydko trochę, ale jest jak jest. Tutaj mamy poduszkę silnika. Tutaj ją widać ładnie. I dostęp tutaj do pasków. Patrzcie. Tutaj jest bardzo dużo miejsca, także na V8 tutaj śmiało jest miejsce. Tutaj całkiem przyzwoite V8 były w tych samochodach montowane. Tu mamy po kolei od lewej alternator, pompa wspomagania, rolka napinająca, pompa wodna, koło pasowe wału korbowego i sprężarka od klimatyzacji. Oczywiście, jak dobrze wiemy, klimatyzację zawsze nabijamy LPG. Tutaj ładnie widać poduszkę silnika kolejną. Kurczę, taką poduszkę to ja bym, powiem wam szczerze, to ja bym wymieniał. Tak to można wymieniać. Z drugiej strony analogiczne mamy zwrotnice i tak samo są wykonane hamulce. Zaciski oczywiście dwutłoczkowe. Tu jakieś bajeranckie klocki. Nie wiem, jakie to są klocki. Nie widzę stąd na nich napisów. Łączniki stabilizatora. Tutaj pod tą osłoną jest... O! Tam wam zaświecę. Przekładnia kierownicza. Wszystko suche. Nie ma wycieków z tego silnika. Nie ma wycieków ze skrzyni. Tutaj delikatnie zapocony koreczek. Ale to znaczy, że ktoś tam do tej skrzyni kiedyś chyba zajrzał. I uszczelka nie trzyma od korka, ale takie zapocenie to jest naprawdę nic. Jest to skrzynia, o ile mi wiadomo, pięciobiegowa. I patrzcie, częsty temat nie tylko w Nissanie i tym podobnych. Wyciek między skrzynią biegów, a skrzynią rozdzielczą, znaczy wyciek, to bym nawet tego nie nazwał wyciekiem. Jest to dosłownie takie zapocenie tutaj w tym przypadku. To jest nic. Tutaj pod tym wspornikiem mamy poduszkę mocującą skrzynię biegów, na której to się wszystko opiera. Tutaj patrzcie, wał napędowy tylny. No ten wał naprawdę budzi szacunek. To jest jedno wielkie bydle, a nie wał. Na takich potężnych krzyżakach. Patrzcie, jakie to jest duże. To jest wszystko ogromne. Krzyżaki nie mają luzów. Wszystko jest sztywne, naprawdę. Tutaj pod tym względem, no to szacun. W przeciwieństwie do tego, co jest
od spodu, to z zewnątrz ten samochód, to już naprawdę jest szacun, bo tutaj nie ma na nim nawet grama rdzy. I trzeba przyznać, że jest bardzo dobrze utrzymany. To znaczy, że lakier jest po prostu w dobrym stanie. Ktoś o niego dbał. Nie jest jakiś taki wycharatany, wyrzeźbiony. Tak to jest, jak się dba o samochód. Powiem wam, jak się dba o lakier, myje auto regularnie. Oczywiście nie na takiej myjni ze szczotkami, tylko się myje ręcznie. To się odwdzięcza po latach, taka kosmetyka, takie dbanie. Bo samochód nie dość, że wygląda dobrze, to też często nie koroduje, jeśli to wszystko jest zadbane. Tutaj patrzcie, jeden taki minimalny purchelek udało mi się znaleźć na drzwiach tylnych. Ale ogólnie spoko. Tutaj oczywiście jakaś przygoda była lakiernicza. Widać to na tym zderzaku. Ale tak poza tym to ładnie wygląda to wszystko. Ten błotniczek też. Widać, że taki trochę świeższy niż reszta. I tu tylne drzwi. Jakaś zadra delikatna. Ale rdzy nie ma absolutnie ze zewnątrz na tym samochodzie. Wcale. Oczywiście są tutaj jakieś drobne ryski i inne jakieś tam drobne defekty. Ale nie zmienia to faktu, że ogólnie auto jest z zewnątrz wizualnie bardzo dobrze utrzymane. Ogólnie trzeba przyznać, że sama linia Infiniti jest taka trochę kontrowersyjna. Ale to są Japończycy, to stan umysłu, tego nie zrozumiesz. Mimo, że to Japoniec, to pod maską tutaj macie gestapowski porządek. Chociaż Japończycy współpracowali z Hitlerem, także może coś w tym wszystkim jest też takiego. W każdym razie do wszystkiego jest dostęp. Wszystko jest jakoś schludnie poukładane, nie jest upchane. Na pewno jest to zasługa tego, że po prostu ta buda jest taka obszerna, a silnik jest dosyć kompaktowy. Ale przyjemnie to wszystko wygląda i miło się przy takim samochodzie pracuje. W dużym skrócie, po środku mamy silnik. Tutaj możemy sobie zajrzeć do filtra powietrza, czy akurat nie wskoczyła tam żadna wiewiórka i nie naniosła orzeszków. Tutaj są mocowania górne MacPersonów. Tu jest napisane Brake Fluid, cokolwiek to może oznaczać. A tu jest napisane Battery. Więc macie już dzisiaj dwie zagadki do rozwiązania, moi kochani. Mam nadzieję, że dacie radę. Tutaj płyn taki jakiś od wspomagania. Tutaj napisane coolant. To już wam przetłumaczę. Czyli środek chłodniczy. Tutaj mamy wlew do chłodnicy. Cóż więcej? Zmienne fazy rozrządu mamy w tym samochodziku. Tam jest sprężarka od klimatyzacji, oczywiście układ napełniony LPG. Tutaj mamy przewody od LPG w klimatyzacji. Tam właśnie przy kolektorze wydechowym. I to pod maseczką byłoby w sumie wszystko. Przejdźmy do środka, bo tu na razie to wszystko są nudy. I mamy wnętrze naszego nieskończoności, naszej Infiniti. No nawet fotel taki niewychlastany za bardzo. I patrzcie, smaczki. Zaczynamy od smaczków. Infiniti mamy napisane na fotelach. Czyli chwalimy się tym, jak się nazywamy. Tutaj na progu też mamy napis Infiniti. Nie będę włączał zapłonu, bo jest w tej chwili spuszczony olej z silnika i nie chcę go niechcący odpalić.
Jutro dopiero wlejemy świeży olejek z tego względu, że jeszcze nam nie dojechał. Także obędziecie się bez patrzenia sobie na zegary. Tak to wszystko. Nie będę też włączał zapłonu, żeby niechcący nie włączyć rozrusznika, bo wiecie jak to jest. W jednej ręce trzymasz kamerę, w drugiej przekręcasz zapłon, silnik odpala, czekasz 15 minut, a kontrolka od oleju nadal nie gaśnie. Tutaj jest takie od foteli, pamięć. Tutaj mamy takie przełączniki. I to jest specjalny przyrząd do otwierania drzwi. Patrzcie jak to działa. Zamykamy drzwi, pociągamy za klamkę i drzwi się otwierają. Sprytne, prawda? Jak wygląda deska w Infinity? Ogólnie, jak każdy Japoniec, mi się podoba. W Japońcach jakoś oni w tej klasie premium tak jakoś to dobrze, porządnie robią zawsze. Nie ma różnych niedociągnięć. Europejczycy robią trochę inaczej. Europejczycy też robią na wypasie z takim kopytem, ale Europejczycy lubią zostawiać różne takie niedociągnięcia. Teraz ciężko jest mi sobie jakiś przykład wam zapodać, ale w Japońcu charakterystyczne jest zawsze to, że tutaj wszystko będzie grało, każdy najmniejszy detal, zawsze Japończyk o wszystkim pomyśli. Być może dlatego, że sposób myślenia Japończyków jest kolektywistyczny. Oni wszystko robią w grupach, tam praca indywidualna jakby jest w mniejszym stopniu niż właśnie praca grupowa i dzięki właśnie tej pracy grupowej można bardziej do perfekcji niektóre rzeczy doprowadzić, aczkolwiek ogranicza to w pewnym stopniu taki właśnie indywidualizm, który też jest ciekawy, ponieważ to w sumie różne wielkie myśli i idee powstawały od indywidualnych osób, a nie od kolektyw czy tam zbiorów ludzi. Tutaj mamy przełączniczek, światełek, pstryk, pstryk. Tutaj ładne zegary, których wam nie pokażę. Kierownicę, która się przekręciła i zablokowała. Ach, żenua. Tutaj możemy włączyć sobie wycieraczki. Radyjko. Kurczę, nie pamiętam, czy on ma kamerę cofania. I to jest chyba wersja w ogóle poliftowa. FX35, czyli w 2006 roku one miały lift. Tutaj jest Bose, taki napis. Tutaj widać, mamy jakiś defekt. Jakiś defekt na masce. Ciekawe od czego to jest. Czy tylko od słońca? Czy może jakaś chemia na to zadziałała? Nie wiem, szczerze mówiąc, taką piegowatą skórę to widzę pierwszy raz, żeby takie coś było. Co tu jeszcze się podoba nam wewnątrz, to na pewno ten zegarek, który jest bardzo ładny. Oprócz tego, że jest na nim napisane Infinity, to jest ładny i ładnie wkomponowany. Fajnie wygląda to, że tu nic nie ma wokoło niego. Czyli on został tak wyeksponowany jeszcze dodatkowo. Spoko sprawa. Biegi, to w ogóle jest niepotrzebne. To co oni robią jeszcze, te dźwignie, jak wystarczyłby przełącznik. Grzanie foteli. Właśnie. Te fotele są bez klimatyzacji. Tak, mamy tutaj różne regulacje, ale klimy w fotelach nie ma. Tutaj mamy tryby działania skrzyni biegów. Tutaj dźwigienka od hamulca postojowego. Nie będę jej teraz wciskał, bo są zdjęte tarczobębny i tam mi się rozejdą szczęki. Nie będę robił bałaganu. Tutaj mamy regulację elektryczną kierownicy. A jeszcze tu guziczki. Taki standardzik, czyli trip, reset, regulacja jasności
zegarów. Na suficie tak standardowo, schowek tutaj jest na okulary i obsługa szyberdachu. Czyli żeby sobie móc wieczorem patrzeć w nieskończoność kosmosu. O, tu jakieś lusterko nawet zamontowali. Cóż mogę powiedzieć, moi mili, na temat tego prawilnego japońskiego samochodu premium z napędem na 4 koła i z dosyć sporą mocą. To auto waży 1800 kg. To jest bardzo mało, jak na SUV-a z napędem na 4 koła i dosyć sporym silnikiem. Także jest bardzo dynamiczny, aczkolwiek trzeba powiedzieć o minusach. Patrzcie, nie wiem czy będziecie to widzieli, ale z tyłu nie ma miejsca w tym samochodzie. Jeszcze jako kierowca, jako taki trochę kurdupel, delikatnie mówiąc, to tutaj miejsca mam w miarę tak znośnie, ale z tyłu to już bieda tam siedzenie. Kolejnym minusem wnętrza tego samochodu jest to, że jak każdy współczesny SUV jest, miałem powiedzieć syf, jak każdy współczesny SUV jest napompowany, więc mamy linię okien wysoko, przez co widoczność jest mizerna. I mi osobiście to się nie podoba, ja lubię mieć dobrą widoczność. Świetnie się czuję w swoim starym Volviaku, w którym mam szyby po prostu jak na wiosce na werandzie i wszystko sobie widzę, a tutaj niestety tak samo w X6 to jest po prostu tragedia, jaka jest widoczność z tych malutkich okienek. Niedługo w ogóle będą chyba robić takie całkowicie zabudowane i będziemy patrzeć tylko w monitory. Zresztą nie będziemy w nic patrzeć, bo samochód będzie jechał za nas, a będziemy sobie oglądać YouTube'a na tablecie. Nie no, oglądanie YouTube'a to jakaś patologia, nie róbcie tego. Tutaj mamy koła 18 na wysokim profilu, można powiedzieć, że koła takie terenowe, ale tutaj duże koło współgra z sylwetką tego samochodu i jeśli ktoś by spróbował tutaj włożyć mniejsze koło, to niestety to auto zostałoby sprofanowane i zniszczone. Niewątpliwą zaletą tego egzemplarza będzie napęd na 4 koła. Były też wersje z napędem tylko na tył. Zobaczmy, jak ten samochód się otwiera, jak tu pracuje drzwi. Jak tu pracują drzwi, jest to taki dosyć ważny element w każdym samochodzie. Czasami ta klamka, bo jest to klamka wykonana z tworzywa sztucznego, czasami jest to takie uczucie, kiedy drzwi się zamykają w niektórych autach, jakby dwa kawałki kupy się ze sobą zderzyły. Tutaj w tym samochodzie, zastanówmy się, jest w miarę kulturalnie z tym zamkiem. Tutaj bym tak dał jakieś 7 na 10 zamykanie tych drzwi. W bagażniku niestety z miejscem jest trochę średnio. Dużego trupa tutaj nie włożymy. Musicie o tym pamiętać, że do włożenia dużych trupów jest Wam potrzebne V70. Reasumując, jeśli chodzi o różne rozwiązania mechaniczne, wygląda bardzo solidnie ten samochód od spodu. Zawieszenie, układ napędowy zrobione naprawdę w pytę. Natomiast problematyczny wydaje się tutaj stan korozji. Stan tej karoserii od spodu jest troszeczkę takich brzydkich ognisk i za bardzo tutaj jakieś konserwacje czy inne tego typu zabiegi już nic nie dadzą. Tu potrzebna byłaby ingerencja blacharza lakiernika, który by to porządnie oczyścił, ale to są już takie koszty, że raczej się nie opłaca tego robić. I jeszcze wracając do konserwacji. Tak jak widzieliście, tam różne takie burchle tej rdzy. Pryśnięcie tego jakimś barankiem to jest naprawdę, można nic nie robić. To nic nie pomoże w takiej sytuacji. Barankiem można sobie prysnąć na zdrową blachę, która jest już zabezpieczona antykorozyjnie, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń tej właściwej powłoki antykorozyjnej. Tutaj w tym przypadku trzeba by to zdzierać, oczyszczać do gołej blachy i wtedy próbować czymś zabezpieczać. Ale tak jak wiadomo, korozji nie da się w ten sposób całkowicie usunąć. Tak poza tym samochód
bardzo fajnie jeździ, przyjemnie, dynamicznie. Z minusów słaba widoczność i mało miejsca z tyłu. Także jak macie dużą rodzinę, to raczej to auto nie będzie zbyt dla Was praktyczne. Tak siedzę sobie z tyłu i powiem Wam, jak macie małe dzieci, to jeszcze spoko, ale tak tutaj trzy dorosłe osoby, no to jeszcze jak ktoś wysoki siedzi z przodu i sobie fotel odsunie, no to tak kurde ciasno tutaj jest z tyłu, nie? Tak jest ciasno troszkę. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczyska.